Cześć. W tym odcinku pokażę Wam porównanie przymiarów kominowych Edgefold oraz przymiaru kominowego Janka Olizarowicza. Zapraszam do oglądania. No i dobra, zaczniemy od przymiaru kominowego Janka. Jak widzicie, rozpakowałem tutaj już wszystko, całą zawartość opakowania. No i co? A tu jeszcze jest zacisk i dwie pleksi. Zaraz wytłumaczę, co do czego jest. Ok, no to zaczynamy. Mamy tu przede wszystkim najważniejsze elementy, czyli różne kąty przymiarów. No i mamy tak, że zaczynamy tutaj przy tym skręconym mamy, to są takie delikatnie zaznaczone, oczywiście to jest z materiału stalowego, stal proszkowana, malowana proszkowo pewnie. Mamy tutaj kąty 35, 45, 25, 40, 15, no i tutaj do okien. Tu jeszcze mamy dwa kąty do przodu zaklepywania po łuku, jeden taki ostrzejszy do takich bardziej płaskich, no do bardziej płaskich kątów, a ten dłuższy taki łagodniejszy do bardziej stromych. No taka różnica. No i co? Co tutaj jeszcze można powiedzieć o tych? No mamy tutaj dużo kątów, prawda? Następnym elementem jest rura do wyginania tyłów. Zaraz przejdę z drugiej strony, pokażę. Mamy tak jakby dwie rurki. Jedną grubsza, ta grubsza służy do wyginania kątów. No tych wszystkich 45, od 45 do 15, a ta wąska rurka to jest akurat ten promień do okna dachowego, czy tam jakichś wyłazów takich montowanych pod kątem 90 stopni do dachu. No, no to tu jest właśnie fajne do wyginania, nie trzeba tego robić na krawędziarce. Tu mamy zacisk, nie wiem czy wspominałem, zacisk jak mamy tutaj, wiadomo, pyk, ściskamy sobie, żeby dokręcić, żeby nam się blaszka nie przesuwała. Jeszcze dodatkowo, tu mamy, wiadomo, śrubeczki do każdego przymiaru, żeby to podkręcać. No i jeszcze mamy takie dwie pleksi, gdzie po prostu wkładamy je, wiecie, w tylnią obróbkę, jak już sobie wyrabiamy tą na zasówkę tylnią, jak już mamy dwa boki wyrobione, to wkładamy w to miejsce, gdzie będzie przeginany łuk. No, no i to tak zademonstruję, że jak wkładamy blaszkę, to ona się po prostu wywija i nie dogina nam się ten na pół centymetra czy na centymetr, jak robimy wywinięcie. No nie zamyka nam się wtedy to i możemy ładnie później blaszkę w blaszkę włożyć. No. Tutaj mamy przymiar Michała. Jak widzicie, już sobie wypakowałem wszystko. Pudełeczko jest puste. Mamy w pudełeczku dwie sklejeczki. Dwa przymiary, w sensie dwa przymiary, w sensie dwa takie stojaczki, które można przykręcić do stołu, ustawić sobie odległość równą, prawda? No i co? Jedna wersja to jest taka, że przykładamy sobie do płaskich pokryć, przykładamy sobie sklejkę, przykładamy sobie tutaj dostawkę do tego i dokręcamy i możemy całą długość tutaj klepać. Tu mamy zacisk do tego i dokręcamy. Z tym zaciskiem od razu pokażę, bo na początku też o tym nie wiedziałem. Jak sobie zaciśniemy, to możemy sobie przekręcić. Jak mamy tutaj za nisko, zejdziemy sobie niżej, to można sobie przekręcić i tak sobie dokręcać. Wcześniej o tym nie wiedziałem, dlatego tutaj zwracam honor. Jest to też super rozwiązanie. Tym zaciskiem widzicie. Hop. No, a tu jest wersja już pod dachóweczkę,
czyli różni się tym, że widzicie, tu mamy, już nie używamy tej sklejeczki, tylko po prostu blacha na stole i wywinięta do góry. Od razu to jest chyba, z tego co kojarzę, 2 cm. Jeszcze zmierzymy do potwierdzenia. Nawet więcej, jest 2,5 prawie. Także mamy tutaj ten skok, że nie trzeba nam tutaj już dodatkowej, jak mamy jakąś dachówkę, nie musimy tutaj dodatkowo jakiegoś takiego grzebienia podstawiać, żeby ta dachówka z tyłu komina nam nie opadała. Także to też jest mega fajne rozwiązanie. No i tutaj ta dostawka dodociskowa jest też na całą długość tutaj komina, także mamy ją długą. No nawet od tego przełamania 0 prawie 30 cm można taką długą zrobić. No i co? Pudełeczko jest duże, jak widzicie, ale solidne. No i różnica jest taka, że tutaj w jednym komplecie mamy kąty. Tutaj na przykład w tym przypadku jest od 30 do 45. Jeszcze są inne dostępne. Od chyba 15 do 30, od 0 do 15, taki jakby oknowy, gdzie jest na 90 i chyba od 45 do 60, o ile dobrze pamiętam. Jeszcze jest taki do wyboru. No i co? To tyle, jeżeli chodzi o skład u Michała Sadko Edge Fold. Jeżeli chodzi o praktyczne podejście, no to pokażę Wam później po kolei, jak obrabiam na tym przymiarze. I na tym, jak wiecie, na tym już coś tam robiłem, ale jeszcze chcę zrobić taką konkretną, bo tam po prostu o wielu rzeczach nie powiedziałem. Także jeszcze będzie druga część do tego porównania. No i co? Przede wszystkim, czym one się tutaj różnią? No to co, może zacznijmy od pudełek. Widzicie, pudełka, nie wiem, czy to w ogóle warto omawiać, bo wiadomo, każdy się czymś różni, każdy ma swoje zalety i różnice. No co, no tutaj pudełeczko jest solidne, wiecie, takie, no też swoje waży samo jako pudełko ze sklejki. Jest spoko zrobione, twarde, solidne, no. Naprawdę tutaj, żeby je, mi osobiście to naprawdę sporo waży z tym całym pakunkiem, to naprawdę spadło mi gdzieś z takiej wysokości całe pudełko. Nic się z nim nie stało. Nie wiem, jak to się stało, ale tylko lekko różek był tutaj zgnieciony. Także naprawdę jest tutaj mega, mega wytrzymałe. No, pudełko u Janka, no wiadomo, to jest już stary przymiar. On już ma x lat, nie wiem ile na rynku. No, pudełeczko jest jakie jest, wiadomo. Zaletą jest to, że po prostu jest małe. Tu jest większe i solidniejsze. No, taka różnica. Jeżeli chodzi o jeszcze różnice takie zasadnicze, no to tutaj mamy w jednym tak jakby zestawie mamy kąt od 30 do 45 w tym przypadku, a tutaj mamy wszystkie kąty no od praktycznie okiennego po 45, no i można sobie wyrabiać, że tak powiem, wszystkie. No tutaj na upartego, na tym też można sobie robić doginać, tylko wiadomo, że wtedy już trzeba też kombinować. Jest taka różnica. Tutaj w tym przypadku mamy właśnie tą fajną opcję, że możemy sobie podwyższyć. Mamy już taki zestaw pod dachóweczkę. Tutaj tego nie ma. No też można byłoby kombinować, że podkładać listewkę, no tylko wiadomo, że w tym przypadku już jest wygodniej, bo pyk, dociskasz i jazda. Tutaj następną kwestią, różnicą między tymi dwoma, no wiadomo, zaciski mamy, te same dociski, wiadomo, to jest wszystko to samo, na tym samym polega. Jedyną różnicą jest tylko to, że tu w zestawie mamy jeszcze dodatkową rurę, którą po prostu możemy łatwo przegiąć i dużo szybciej to się robi niż na krawędziarce, jak w tym przypadku. No wiadomo, można sobie też rurę taką skombinować i też w tym przypadku będzie to działało. No tylko mówię, no tutaj już mamy to wszystko w zestawie. To jest taka różnica. Następną różnicą, jaką możemy powiedzieć, no to jest to, że w tym przypadku możemy sobie ten przymiar dokręcić do stołu i na odpowiedni wymiar ustawić. Jak mamy takie same kominy, to już po prostu lecieć serią i zaklepywać szybciutko
i wtedy po prostu już dużo szybciej praca idzie. Tutaj no, nie ma tego możliwości przykręcenia. Z drugiej strony, no mówię, to już kwestia wyboru tu i jeden i przymiar i drugi. Po prostu potrzebuje miejsca, tutaj nie oszukujmy się, też trzeba mieć stół i w tym przypadku, i w tym przypadku, bo po prostu jak jest blacha długa, którą trzeba poobrabiać, to po prostu trzeba mieć stół. Tutaj bez tego się nie obejdzie. Tutaj można go dokręcić, on będzie stabilny, to jest naprawdę mega zaleta. W tym przypadku też jest zaletą, bo nie powiedziałbym, że to jest wada, że po prostu można w każdym stronie obrócić go, trzymać go, doklepywać. Jak chcesz z drugiej strony podejść, to nie musisz obchodzić tak jakby w tym przypadku, jak przykręcić do stołu, tylko po prostu sobie całość obracasz i lecisz na tej zasadzie, prawda? No jest taka różnica. To jest plus. I to jest plus, i to jest plus, prawda? To wiadomo, jak kto jak robi, komu co bardziej pasuje. To jest wszystko już indywidualna sprawa. Ja po prostu chcę wam pokazać zalety tego i zalety tego, bo wad tutaj, no o wadach nie zamierzam mówić, bo po prostu każdy ma swoje plusy i każdemu dekarzowi będzie bardziej pasowało to, będzie bardziej pasowało to. Następną różnicą, jaką można tutaj powiedzieć, no to co? Tutaj mamy stal nierdzewną, która na pewno dłużej wytrzyma niż stal zwykła, powlekana. No tutaj jeszcze mogę powiedzieć tak, że tutaj są te gładziutkie linie, tutaj są bardziej takie ostre. Nie wiem, czy tutaj by rysowało coś, czy nie rysowało. No ja na razie jak tam zaklepywałem, no to nie widziałem tam jakichś różnic. No ale tutaj są te takie ostre kanciki. No następną kwestią jeszcze jest to zawartość. Taka głupia sprawa, no ale wiadomo, tutaj mamy możliwość podłożenia i zarobienia. Nie trzeba po prostu tego robić z pasków sobie z blaszki, tylko jest po prostu od razu łuczek. No jeszcze następną różnicą jest to, że tutaj widzicie, mamy całą długość, już na podługości można zaklepywać. No tutaj mamy tylko ten odcinek zejścia na zero, a tutaj już musimy sobie po prostu na stole doklepywać. No to tu jest taka jeszcze różnica. Tu możemy sobie ustawić od razu szerokość komina, na daną szerokość przykręcić, nam się tutaj nic nie ruszy. No tutaj musimy pierw sobie włożyć jedną stronę, zaklepać, później na tej drugiej, no już tutaj po prostu trzeba tą tylnią od razu wymienić na dany wymiar, włożyć, przełożyć tutaj i zaklepać z drugiej strony. Na tej zasadzie. No. No i to tyle by było chyba z tego takiego porównania na szybko. Nie wiem, czy coś jeszcze zapomniałem, czy coś jeszcze o czymś wspomnieć. Wydaje mi się, że chyba już jest wszystko poruszone. No i widzicie, tyle co mogłem pokazać, to pokazałem. Każdy wyciągnie sobie wnioski sam, zobaczy swoje plusy i minusy, przeanalizuje różnice tego i tego. Myślę, mi się wydaje, że przedstawiłem bardzo klarownie. Jeszcze co mogę wspomnieć, to Edgefold kosztuje chyba tam w granicach 2800 brutto. Ten przymiar Janka Olizarowicza kosztuje chyba 2200 brutto. No troszeczkę jest tańszy. Wady, zalety, wydaje mi się, że już po prostu powinniście sobie sami ocenić, co dla was jest bardziej korzystne, co wam bardziej pasuje. Ja osobiście mogę powiedzieć i polecić i ten przymiar, bo jak wiecie, przymiary same komina nie obrobią, potrzebny jest dobry dekarz, także to są tylko i wyłącznie ułatwienia, które przyspieszają nam pracę. To tyle. Każdy przymiar i ten, i tamten zrobi robotę, także tutaj decyzję, co wybrać, czy kupić ten, czy tamten, już pozostawiam wam. Ocencie sobie sami, co wam bardziej pasuje i co wam lepiej będzie się sprawdzało. To tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część. W drugiej części już postaram się pokazać, jak się klepie na tym i na tym szablonie. Zobaczymy, kiedy to przyjdzie, bo czasu mało, ale wydaje mi się, że powinno to być w jakimś krótszym czasie pokazane.
Jeżeli chcielibyście nabić jeden z tych przymiarów, czy to Michała Sadko Edgefold, czy Janka Olizarowicza, zapraszam Was, w prawym górnym rogu właśnie wyświetla Wam się link dachsklep.pl. Tam wszystko można kupić. To tyle na dzisiaj. Jeżeli film się podobał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. No i do następnego. Cześć!